stosowany jest w opowiadaniach i bajkach, ale także często w wiadomościach i artykułach prasowych. Na co dzień używamy go najczęściej z czasownikami modalnymi i posiłkowymi. O czym mowa? Oczywiście o czasie przeszłym prostym imperfect, nazywanym także preteritum. I właśnie o nim będzie mój dzisiejszy vlog. Halo, witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! Imperfect, czyli czas przeszły prosty, jest obok perfektu jedną z dwóch form przeszłych w języku niemieckim. I podobnie jak czas przeszły złożony perfect, na temat którego możecie także znaleźć vlog na moim kanale, może on w zależności od kontekstu wyrażać zarówno czynności dokonane, jak i niedokonane. Jak sama nazwa mówi, jest on czasem przeszłym prostym, a więc składa się z dwóch elementów: podmiotu, czyli osoby, oraz orzeczenia, a więc czasownika. Istnieją dwie zasady tworzenia form czasu przeszłego imperfect. Pierwsza dotyczy czasowników modalnych, na przykład wollen, chcieć, czasowników regularnych, na przykład machen, robić, oraz czasownika posiłkowego haben, a więc mieć. Opiera się ona na końcówce te, którą dodajemy do tematu każdego z tych czasowników, uzupełniając tą formę następnie w drugiej osobie liczby pojedynczej, a więc du, ty, przez końcówkę st, w pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej, a więc wir, my, oraz sie, oni, pan, pani, państwo, przez końcówkę n, oraz w drugiej osobie liczby mnogiej, a więc ihr, wy, przez końcówkę t. Na przykład zdanie z czasownikiem wollen, chcieć, w czasie teraźniejszym präsens może brzmieć: Ich will etwas essen. Chcę coś zjeść. Ich will etwas essen. W czasie przeszłym prostym imperfect będzie ono brzmiało: Ich wollte etwas essen. Chciałem coś zjeść. Ich wollte etwas essen. Przykładowe zdanie z czasownikiem machen, robić, w czasie teraźniejszym präsens może wyglądać tak: Was machst du am Abend? Co robisz wieczorem? Was machst du am Abend? W czasie przeszłym prostym imperfect: Was machtest du am Abend? Co robiłeś wieczorem? Was machtest du am Abend? Z czasownikiem haben natomiast możemy powiedzieć: Wir haben keine Zeit. Nie mamy czasu. Wir haben keine Zeit. Jest to zdanie w czasie teraźniejszym präsens. Natomiast w czasie przeszłym prostym imperfect będzie ono brzmiało: Wir hatten keine Zeit. Nie mieliśmy czasu. Wir hatten keine Zeit. Odmiana tych trzech czasowników przez wszystkie osoby w czasie przeszłym prostym imperfect wygląda następująco. Wyjątek tutaj stanowią czasowniki regularne, których temat kończy się na spółgłoskę T, D, M lub N, jak na przykład czasownik arbeiten, pracować, arbeiten. Wówczas do wspomnianych już wyżej form czasu przeszłego imperfect musimy dodać jeszcze samogłoskę E. I odmiana tego czasownika wygląda w ten sposób. Drugą z zasad tworzenia form czasu przeszłego prostego imperfect możemy odnieść do czasowników nieregularnych, na przykład fahren, jechać, oraz do czasownika posiłkowego sein, być. W przypadku czasowników nieregularnych ich formy czasu przeszłego musimy opanować na pamięć, podobnie jak ma to miejsce w czasie przeszłym złożonym perfect. I listę form czasu przeszłego, czasowników nieregularnych, znajdziecie poniżej w opisie filmu w aplikacji Quizlet. Forma podstawowa czasu przeszłego prostego od czasownika fahren to fuhr.
troszkę jak fura, którą jedziemy. Natomiast od czasownika posiłkowego sein być to war. Formę tą stosujemy zawsze z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej, czyli ich, ja oraz er, sie, es. On, ona, ono. Na przykład zdanie z czasownikiem fahren, jechać, w czasie teraźniejszym präsens. Zur Arbeit fahre ich mit der U-Bahn. Do pracy jeżdżę metrem. Zur Arbeit fahre ich mit der U-Bahn. To samo zdanie w czasie przeszłym prostym imperfekt. Zur Arbeit fuhr ich mit der U-Bahn. Do pracy pojechałem czy też jeździłem metrem. Zur Arbeit fuhr ich mit der U-Bahn. Drugi przykład z czasownikiem posiłkowym sein, czyli być. Im Urlaub ist sie immer am Meer. Podczas urlopu ona jest zawsze nad morzem. Zdanie w czasie teraźniejszym präsens. Im Urlaub ist sie immer am Meer. To samo zdanie w imperfekcie. Im Urlaub war sie immer am Meer. Podczas urlopu ona zawsze była nad morzem. Im Urlaub war sie immer am Meer. Odmieniając czasowniki nieregularne oraz czasownik posiłkowy sein przez wszystkie osoby w czasie przeszłym prostym imperfekt, musimy do ich formy podstawowej dodać jeszcze końcówki. I odmiana ta przez wszystkie osoby wygląda następująco. Hoffentlich ist das jetzt viel klarer für euch. Mam nadzieję, że jest to teraz dla Was dużo bardziej zrozumiałe. Jako ćwiczenie spróbujcie przekształcić podane zdania w czasie teraźniejszym präsens na zdania w czasie przeszłym prostym imperfekt. Odpowiedzi piszcie proszę w komentarzach poniżej filmu. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten vlog okazał się Wam przydatny, to będę oczywiście wdzięczny za łapkę w górę oraz za subskrypcję mojego kanału. Spora liczba moich widzów jeszcze nie kliknęła ikonki subskrybuj, do czego Was serdecznie zachęcam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym vlogu. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.